Witam, jest ze mną zespół Agliten. Powiedzcie, w jakich okolicznościach powstał zespół i czy był obliczony na jakieś konkretne osiągi, sukcesy, czy to był po prostu czysty spontan? Powstaliśmy rok temu, w 2011 roku, w lutym. Kala do mnie zadzwonił, ja odebrałem. Mieliśmy się spotkać na luźne granie. Wyszło jak wyszło, stoimy tutaj. Graliście w różnych grupach warszawskiej sceny muzycznej. Powiedzcie, czym ten projekt różni się od poprzednich? Na pewno na początku było tak, że każdy z nas szukał jakiejś inspiracji, każdy z nas zaczynał przygodę z muzyką i wydaje mi się, że ten projekt różni się od poprzednich tym, że mamy już wyrobiony jakiś, nie wiem, gust, mamy jakieś inspiracje, wiemy, co chcemy grać. Każdy z nas gra tak naprawdę, ma inne inspiracje, ale myślę, że właśnie ten projekt różni się tym, że już dojrzeliśmy. A kim się inspirujecie w takim razie? To zależy, kto tworzy profil na danym serwisie, bo jeśli tworzę ja, tu wpisuję Avenged Sevenfold, nie wiem, Metallica, a jeśli robi kto Kala, to wpisuję Alter Bridge i U2. Powiedzcie, czym zajmujecie się na co dzień i czy wasze plany wiążą się w jakimś takim szerszym kontekście z muzyką na przyszłość, czy to jest tylko dodatek do tego, co robicie? Wydaje mi się, że każdy z nas by chciał, żeby to w przyszłości było takie zajęcie na co dzień. Natomiast co z tego wyjdzie, no to czas pokaże, prawda? No tutaj zajmujemy się różnymi rzeczami, studiujemy, pracujemy. Jak każdy normalny człowiek, a na razie to jest taki dodatek, prawda? Jeżeli uda się coś więcej, no to będziemy bardzo zadowoleni. A jak często gracie koncerty? No to nie jest niestety tak często, jakbyśmy chcieli, ale staramy się robić jak najczęściej. W zasadzie większość czasu spędzamy w sali prób, robiąc nowe numery, szlifując materiał, dopracowując, co się da dopracować. I kiedy już stwierdzamy, że jesteśmy w stanie pokazać to ludziom, to wtedy interesujemy się tym, co tu zrobić, żeby zagrać gdzieś dla kogoś i pokazać to, co mamy, bo uważam, że jest to naprawdę spoko. Powiedzcie, co myślicie o młodej scenie muzycznej, alternatywnej i co myślicie o tego typu konkursach muzycznych, jak, czy tam festiwalach, jak Emergenza? Czy one faktycznie dają jakieś realne możliwości młodym zespołom na pokazanie się? To może zacznę od pierwszej części, jeśli chodzi o polską taką scenę undergroundową. No myślę, że jest ciężko jednak. Po pierwsze, jak patrzę, jak się kapele rozwijają, mamy dużo znajomych, którzy grają w kapelach, robią to naprawdę fajnie, a jednak nie wybijają się, rezygnują z tego względu, że nie mają tej możliwości rozwoju. Jest tym problem, wydaje mi się, że jest tym problem, nie wiem, z czego to wynika. Jak słucham radia, to jestem, powiem szczerze, załamany tym, co tam puszczają i troszkę to jest smutne. Naprawdę jest dużo fajnych kapel, a tak jak powiedziałem, rozpadają się, nie mają możliwości rozwoju. Jeśli chodzi o takie festiwale, to jest na pewno fajna inicjatywa. No jak usłyszeliśmy pierwszy raz o Emergenzie, to no rzeczywiście zrobiło to na nas wrażenie z tego względu, że i organizacja, i rozmach całego przedsięwzięcia, no jest naprawdę fajna sprawa. Natomiast czy to daje możliwość rozwoju? No myślę, że tak, tylko problem dalej polega na tym, że ludziom się nie chce przychodzić w takie miejsca i mam nadzieję, że to się zmieni, chociażby ze względu na ten festiwal. A
dlaczego wy zdecydowaliście się na wzięcie udziału w Emergendzie? Czy to jest kwestia tego, że liczycie na nagrody, czy kwestia tego, że chcecie się pokazać, czy to jest po prostu fun zagrać dla szerszej publiczności? Wszystkiego po trochu, no. Koncert zawsze jest fajną imprezą, a w momencie, kiedy możemy zagrać razem z 5 innymi zespołami jednego dnia i możemy, ich fani mogą zobaczyć naszą muzykę, nasz występ, nasi fani mogą przyjść i zobaczyć inne zespoły, to jest fajne, to możemy im trochę ukraść fanów, oni mogą ukraść nam, wszystko działa na korzyść tych, co występują, więc uważam, że z tego punktu widzenia jest to naprawdę spoko inicjatywa. A powiedzcie jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o tą dystrybucję biletów przez zespoły, rozumiem, że ściągnęliście jakichś waszych znajomych. Dużo przyjdzie osób od was, waszych fanów? No, trochę będzie. Nie podamy konkretnej liczby, ile to jest, ale myślę, że będziemy się fajnie bawili. Czyli bilety poszły? Poszły. Super. Chłopaki, dziękuję wam bardzo za wywiad. Liczę, że pójdzie wam fajnie na koncercie. No i bawcie się dobrze.